Po pierwszej połowie wydawało się, że to będzie bardzo dobry początek sezonu w Twoim wykonaniu, bo w drugim meczu strzeliłeś swoją drugą bramkę. Było blisko też kolejnych goli, no ale ostatecznie skończyło się remisem. Co się stało, zwłaszcza w drugiej połowie? Nie wiem, pierwszą połowę zagraliśmy bardzo dobrze, strzeliliśmy bramki, prowadziliśmy, kontrolowaliśmy mecz cały i wychodzimy na drugą połowę i cofamy się. Nie? Co się stało, trener powiedział, że idziemy do przodu, idziemy po drugą bramkę, a my zrobiliśmy inaczej. Nie wiem, naprawdę. Dlaczego tak, ale straciliśmy w końcówce bramkę i szkoda, trzy punkty, szkoda dobrego początku sezonu. Strata dwóch punktów chyba też na własne życzenie trochę, bo tak jak mówisz, zamiast zaatakować i strzelić drugą bramkę, której brakowało, widać, bo tej drugiej bramki brakowało, bo ona pewnie już pozwoliłaby wam grać zupełnie spokojnie. Tak, brakowała ta druga bramka i że graliśmy jak trener mówił w szatni w przerwę, że idziemy do przodu, że strzelamy drugą bramę, to na pewno by wygrali ten mecz. My, jak powiedziałem, cofnęliśmy się do tyłu, zaczęliśmy bronić to, co mamy i niestety straciliśmy tą bramkę. W ostatnich latach udawało się Lechowi dobrze rozpoczynać sezon, teraz jest strata punktów, ale to chyba was nie załamie na kolejne mecze. Nie, no oczywiście w czwartek mamy następny kolejny mecz, gramy Ligę Europejską, w niedzielę znowu mamy mecz, sezona jest długa, bardzo długa, także szkoda, naprawdę szkoda, ale idziemy dalej, musimy jeszcze mocno pracować, trenować, żeby takie mecze wygrywali. Tak sobie myślę, że chyba mieliście mocno w pamięci inaugurację rundy wiosennej i ten blamasz tutaj na Cichej. Taka duża chęć rewanżu chyba była przed tym meczem. Na pewno, byliśmy bardzo zmotywowani i dwa razy takie małe baty dostać to nie jest przyjemnie, ale jak widać do trzech razy sztuka i myślę, że długimi fragmentami w tej drugiej połowie to mieliśmy inicjatywę i co najmniej remis to wynik zasłużony i no można przy odrobinie szczęścia było pokusić o zwycięstwo, no ale bierzemy to z pokorą i dajemy sygnał, że Ruch Chorzów to jest na pewno inna drużyna niż z poprzedniego sezonu. Nie zostawimy centymetra na boisku. A był jakiś wstrząs w szatni? Bo tak po tej pierwszej połowie to bliżej było właśnie tej powtórki wyniku z wiosny niż tego remisu, którym się ostatecznie to spotkanie skończyło. Ciężko powiedzieć, bo praktycznie Lech dał jeden strzał na cel na bramkę i zaczęliśmy z tym naszym szczęściem z poprzedniej rundy, z poprzedniego sezonu i ta piłka wpadła, no ale jesteśmy dobrze przygotowani, stać nas na odrabianie straty. Dzisiaj to się udało, mam nadzieję, że już następne spotkanie będziemy zaczynali od naszego gola. Otóż co się stało z Lechem przez 3 dni? Że pierwsza połowa bardzo dobra. Nasze wykonanie. No druga, jednym problemem, który największym według mnie było to, że nie mogliśmy się utrzymać przy piłce. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że Ruch wyszedł tak agresywnie, czy my po prostu źle weszliśmy w mecz, ale no, mówię, no nie ma co szukać usprawiedliwiań i no, nic się nie zmieniło, tylko po prostu no, druga połowa była najsłabsza z tych czterech, które graliśmy do dzisiaj. Zaczęliście dobrze, początek był bardzo dobry, tak jak wspomniałeś, wydawało się, że być może będzie nawet powtórka z tego wyniku wiosennego. Co się stało w szatni? Jakie mieliście założenia na drugą połowę? Bo ja mam wrażenie, że w szatni Ruchu doszło do wstrząsu, natomiast w szatni Lecha stało się coś dziwnego. U nas było spokojnie, ale no z wiarą do tego, do czego podchodziliśmy, czyli strzelić drugą bramkę i mieć spokój po prostu. I zagrać potem właśnie swoją piłką, jaką lubimy, czyli utrzymywać się przy piłce. Ale no tak się nie stało. No ta bramka śmierdziała od jakichś 15 minut, także te różne czy różne sytuacje no śmierdziało. Napędzali kibice, wiadomo, wszystko się nawarstwiało. No, no powinniśmy to wytrzymać, ten napór przede wszystkim, jeżeli już chcieliśmy 1-0, a błąd był też taki, że cofnęliśmy się i czekaliśmy tylko na koniec meczu.